dzisiaj dzień integracji z osobami niepełnosprawnymi. Jakby mógł Pan więcej powiedzieć o tej inicjatywie, o tym wydarzeniu? To znaczy jest to, można powiedzieć, ogólnopolski, międzynarodowy Dzień Godności, czyli osoby niepełnosprawne mogą w tym momencie pokazać się, że są, żyją obok nas i że tak samo jak osoby sprawne mogą chcieć cieszyć się i bawić. Co przygotowaliście? To by trzeba obejrzeć cały ten plac, jest tu tyle różnych atrakcji. Są to wszystkie atrakcje przygotowane przez osoby niepełnosprawne, czyli tam, gdzie są skupiane na placówkach, warsztaty terapii zajęciowej, HDS lub domy pomocy społecznej. To by ciężko wymienić. A jakby pan odniósł się do sytuacji w Warszawie, jak odbieracie to w Koszali? To znaczy solidaryzujemy się z tym, że osoby niepełnosprawne mają ciężko w życiu. Nie dość, że pod górkę cały czas, to jeszcze pod wiatr. Może troszkę jakby sumienie gdzieś tam drgnęło, to może byłoby łatwiej nam wszystkim. Czyli jest pan za tą inicjatywą? Jest pan za tą inicjatywą? A czemu rząd jest taki uparty i nie chce przystać na wasze postulaty? To znaczy nie wiem, dlaczego rząd jest taki uparty, bo nie jestem w ich głowie, tylko chciałbym, żeby może otworzyli swoje serca i stanęli po drugiej stronie. To będzie też łatwiej zmienić, bo punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czego potrzebują osoby niepełnosprawne? Przede wszystkim możliwości decydowania o sobie, a nie żeby ktoś decydował za nich. To jest najważniejszy postulat. A jeżeli chodzi o tą dotację 500-złotową, ona odciążyłaby osoby niepełnosprawne i rodziców, pomogłaby? To może inaczej, może nie chodzi już stricte o dotacje, czy jak to nazywają, tylko dajmy osobom tym, że mogły decydować, co im potrzeba, a nie, że ktoś im powie, że musimy mieć, damy wam to, co chcemy. Wszystkim ośrodkom terapii zajęciowej, warsztatu, poręb, za przybycie, że wzięliście udział w naszym dzisiejszym kolorowym pięknym pochodzie. Serdecznie Państwu dziękuję. To dziś szczególny dzień, dziś urodziny naszego miasta i tradycyjnie tutaj na rynku rozpoczynamy Dniem Godności Osób Niepełnosprawnych. Dzisiaj też rynek jest pełny, jesteśmy tutaj wszyscy razem. Ja najbardziej się cieszę, że nikt nie stawia tutaj kotar, nikt nie stawia tutaj przeszkód przeróżnych. I z tego się najbardziej cieszę, że jesteśmy tu po prostu wszyscy razem, bo wszyscy razem z naszymi gośćmi dziś zaczynamy nasze urodziny. Mamy już 752 lata, to jest całkiem poważny, radosny wiek, ale młodości nam i uśmiechu nam nie brakuje. Dziś rozpoczynamy nasze święto, dziś rozpoczynamy Dni Koszalina i dziś na rynku i dziś w mieście będą rządzić nasi wspaniali goście. Dziś będziemy razem tutaj spędzać czas przez cały dzień aż do późnego popołudnia. Dni Koszalina uważam za otwarte. Klucz należy do was. Słuchajcie, mamy dla was jeszcze taką drobną niespodziankę, bo prawie miesiąc temu ruszył rower miejski i stwierdziliśmy, że ten rower miejski jest trochę niekompletny i dziś tak oficjalnie powiemy, że dziś uzupełniamy rower miejski o rower miejski taki bezpieczny, przystosowany dla osób niepełnosprawnych, które też chcą aktywnie spędzać czas. Dziękujemy Fundacji Ekotextil, która jest dzisiaj z nami. Ja się cieszę z jednego. To jest nie pierwsza wypożyczalnia. To są tysiące rowerów, które dla osób niepełnosprawnych już fundacja przekazała. Ale słuchajcie, taka wypożyczalnia to jest pierwsza w województwie. Będzie w specjalnym ośrodku wychowawczym. Będzie sobie na ulicy Rzecznej. Będzie sobie można za darmo wypożyczyć rower do 2 tygodni, ale prosiłbym, żeby z tych rowerów jest 8. Ale prosiłbym, żeby była jakaś rotacja i nie blokować tych, którzy chcą aktywnie spędzać czas na rowerach. One są bezpieczne, one są stabilne i myślę, że razem ze swoimi opiekunami będziecie korzystać z tej wspaniałej pogody, bo lepszej pogody jak dziś na rowery nie ma. Dziękuję
pani prezes, dziękuję panu Bernardowi, który jest takim naszym spiritus mowę z tej inicjatywy, który się wiele serca w tą działalność wkłada i zapraszam, żebyśmy nie tylko tu, ale na co dzień na ścieżkach rowerowych ćwiczyli, spędzali czas aktywnie. To jest wspaniała rehabilitacja na świeżym powietrzu i ci, którzy będą mogli korzystać serdecznie do tej zabawy na tym razem trzech kołach. Ale serdecznie zapraszam i dziękuję fundacji, że ten nasz rower miejski od dnia dzisiejszego jest kompletny. Służy wszystkim mieszkańcom, nie tylko tym, którzy mogą jeździć na wóźladzie, ale też naszym podopiecznym. Zapraszam na środek, powoli. Zaprezentujcie, jakie to rowery przygotował dla nas prezydent miasta Koszalina wraz z panią Różą Klonowską i z panem Bernardem Krupińskim. Powiem szczerze, że Koszalin zawsze będę wspominać bardzo miło, bo jestem tu już po raz trzeci przyjeżdżam właśnie z rowerami trójkołowymi. No jesteście wspaniałym miastem, nie tylko ekologicznym, bo dajecie odzież używaną, dzięki której możemy właśnie finansować takie rowery. Jeden taki rower to jest 2500. Miasto całkowicie dostajemy za darmo, za to, że oddajecie właśnie tą odzież. Pokazujecie, że jesteście ekologiczni, pokazujecie, że jesteście bardzo tolerancyjni, więc za to chwała i myślę, że ta wypożyczalnia będzie działać i naprawdę w Poznaniu nie ma takiej wypożyczalni, w Szczecinie nie ma takiej wypożyczalni, ale w Koszalinie jest i brawo właśnie dla was.